Idę to w kazanie. In nomine patris et filii et spiritu sancti. Laudetur Jezus Christus. In secula Amen. Usiądźcie spokojnie. Pozwólcie, że poskaczę po naszych orędziach przez siedem lat. Bo wszystko w planie Boga ma swój sens. Choć dziś głównym wydarzeniem jest znak Ducha Świętego, pierwsza pięćdziesiątka przyjmuje, kolejna setka już jest w kolejce i kolejni będą przychodzili, to jednak ten znak jest wpisany w narodową pokutę. On jest dany jako pomoc i ogromne wsparcie jako narzędzie łaski Boga. Nie bójcie się tego znaku, choć znamy swoje słabości, niemoce, niedoskonałości. Duch Święty wczoraj dał nam orędzie, powiedział, jesteście przygotowani. Skoro w swoim szaleństwie łaski Bóg tak zdecydował, to dzieci już nie rozpatrujemy, czy my godni, czy podołamy, czy nie podołamy. Bóg obwarował te nasze niemożności. Pamiętacie, koż na śmieci ściągasz, wrzucasz, do spowiedzi ubierasz. Oto nad nami zawisła wola Boga. Ci, którzy tej woli Bożej nie cenią, będzie im ona zabrana, a z wolą Boga, bo Boga idzie całe może łask. Będzie dana tym, którzy za nią podążają. gdzieś że kazanie mógłby nazwać słowo Boga do reszty. Taką resztkę, niedużą. Bóg przygotował na decydujące starcie z tą demokratyczną, przecinek, diabelską cywilizacją. Kłamstwo, kłamstwo goni. Prawo zatuszowane w kłamstwie, oszustwa medialne, rzeczywistość jest całkowicie inna niż oni nam ją podają. Tak wrzeszczą, że nie przyjmą pakietu. Emigracyjnego. Popieram rząd w całości, w tym imigracyjnego. pokiego nam obca. Niech nam powie ten rząd, ile za swojej kadencji do Polski prowadził Hindusów, Pakistańczyków, to są setki tysięcy ukrytych najemników, o których, których widzicie po ulicach, a wszyscy dostali papiery. Niech nam powiedzą, ile na stałe zamieszkało już w Polsce Ukraińców którzy wrzeszczą na nas, wynoście się z Polski. Zostaje nam Bóg. Przychodzi do narodu polskiego z wolą, swoją, planem, działaniem. Dzieci mówimy jasno. No nie ma chętnych. Te parę tysięcy, co się nagromadziło wokół nas, to nie są tłumy. Mówię tych, co kolano przy kolanie. Rozumiecie, bo tak Ci słuchający, klaszczący, zafascynowani, pięknie robicie, klaszczący, no to w niedzielę palmową ogłoszą mnie królem, a w piątek mnie zabiją. No na nich nawet nie ma co liczyć. Bóg zaoferował polskiej ziemi łaskę. Ta główna łaska to jest intronizacja. Ten naród walczy o tę łaskę już prawie 90 lat. My mamy w zaszczycie swoim 13,5 roku. Od skazania 4 to 17 lat. No i Jesteśmy prawie dwupokoleniową grupą, która idzie ze mną, która walczy o intronizację. Pan Bóg mówi prosto o tym wymiarze swojej woli, swojego pragnienia. chce, aby ta łaska została zachowana dla tej ziemi. Możemy to utrzymać realizując program pokuty narodowej, to jest adorujcie mnie w moim synu w Najświętszym Sakramencie. Uczestniczcie codziennie we mszy świętej. W ten sposób uczynisz mojemu pragnieniu. Tylko dla telewidzów, niech pan Józiu puści kamerę po ludziach, zadaje pytanie, kto z was codziennie chodzi na mszę świętą? Ręka do góry. To jest ta reszta. Bóg zapłać. W was jest pisana adoracja naszego sakramentu. Do was dlatego dziś kieruję to słowo. Pan Jezus chce, aby na tej ziemi ta łaska była zachowana. Łaska maszy świętej i łaska intronizacji. Wyznawałem ci już nieraz, mówi Bóg do nas w jednej z naszych orędzi, że chcę, aby ta ziemia. Czyli Polska pozostała pod wpływem mojej przemożnej łaski. Ogromną nadzieję pokładam w panu prezydencie Andrzeju Dudzie. Możecie psiocyć na nich, wygadywać różne rzeczy, nie rozumiecie planu Boga. Rządzący naszą ojczyzną są nadzieją Boga. Powtarzam Was. Rządzący obecnie tą Polską są nadzieją Boga. Bo w innym zdaniu Wam pokażę, nieważne co o mnie myślicie, zrobicie intronizację, wszystko tamto idzie w pamięć uratuje Was. Powtarzam. Ci rządzący naszą ojczyzną są nadzieją Boga. Wielką miłością Boga są kapłani, ale w obecnym rozrachunku politycznym dzieci nie są nadzieją, bo o nich Pan Bóg powiedział, oni się mnie nie pokłonią. Wy nie wiecie, w jakiej bitwie uczestniczę, żeby uniknąć biskupów I to jest coś nieprawdopodobnego. Wszystko wyrżną. I wszystko zamordują. Wyznałem ci już nieraz, że chcę, aby ta ziemia pozostała pod wpływem mojej przemożnej łaski. Po raz trzeci w jednym z orędzi bóg mówi ta ziemia, czyli Polska, wybrana przez Najświętszą Marię Pannę jest. Niech więc będzie mój syn tam, gdzie jest jego matka. A ty nie zwlekaj, by ogłosić całemu światu. Chcę stałej adoracji moich tabernakulów. Ręka do góry. Kto z was codziennie czyni adorację? Jesteście cudowni. Ogłaszajcie to wszystkim. Bóg chce codziennej. Adoracji swoich tabernakulów. Pozdrawiam was, prostaczki. Ale to pozdrowienie w myśleniu Boga. Nie józek młot, kryśka młot. No to jest całkiem inny przymiot. Objawiłem moje królestwo, mówi Bóg. Prostaczkom, bo tacy najbardziej podobają się mojemu ojcu. Wy wszyscy w tych czerwonych płaszczach z radością noście tytuł. Jestem tylko prostaczek. Przypiszcie sobie ten tytuł do swojego umysłu. To oni mogli pojąć tajemnicę mojego posłannictwa. Tu Bóg myśli o, o pasterzach Betlejem, mówi o swoich uczniach. Dzisiaj była piorunująca Ewangelia, ta ostatnia. Jeśli wasza sprawiedliwość będzie podobna sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ściągam Biret i wołam do dzisiejszych uczonych w piśmie, profesorów teologii, wszystkich adiunktów, doktorów, do wszystkich faryzeuszy, biskupów, kapłanów. Jeśli wasza sprawiedliwość jest taka jak u ówczesnych faryzeuszy, żaden z was nie będzie zbawiony. A o współczesnych faryzeusza, co Bóg powiedział, są sto razy gorsi, w naszych orędziach, niż tamci, którzy skazywali Boga na śmierć. Nie rozpoznali światła z nieba, ale w Boga wierzyli i uczynili kult. A te współczesne dranie nie wierzą, niszczą kult, likwidują wszystko i przynoszą nam nowego Boga i zmieniają nazwę religii. Nowy humanizm. Likwidują wszystko. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ci prostaczkowie mogli pojąć tajemnicę mojego posłania. Syn Boży odbierał chwałę od zawsze i odbiera je na zawsze. Z Wami czy bez Was Bóg co zrobi? Intronizację, powiedział. Z Wami i bez Was. Gdzie jeden z istotnych Polaków też to usłyszał. Z Tobą czy bez Ciebie to zrobię. Ale na znak tego, Twoja rodzina tego nie przeżyje. Żeby podobni wiedzieli, że miał klucz do łaski, a kiedy przyjdzie czas. Wszystko wam powiem. To wszystko tak tuż, tuż, a po ludzku tak daleko. Ale Bóg jest tuż, tuż. W tajemnicy nieskończoności, mówi Pan, przyjąłem jednak na siebie piętno czasu, wyrzekłem się mojej chwały. Aby ukazać Wam moją chwałę i moje królestwo. Stając się podobny do Was, poprowadziłem Was drogą ludzką do chwały, jaką odbiera Bóg. Pragnę dzielić z Wami moją chwałę w niebie. Wprowadzam Was małych i słabych tam, gdzie królować. Będziecie wraz ze mną, ale zanim to się stanie, chcę, abyście naśladowali mnie w poniżeniu. Dostaliśmy już równo po grzbiecie. W tym poniżaniu, ale taki ma plan dzieci Bóg. Droga do mojego królestwa jest drogą krzyżową. Nie oczekujcie, że jutro episkopat napisze list pochwalny na cześć rycerzy Szczerak-Króla. wyjdzie na nas kolejny młot. Będą się powoływali na wszystkie najmądrzejsze umysły świata. Będą odnajdywali teksty w Piśmie Świętym i będą mówili, że mają rację. I będą was przekonywali, że pan Jezus chce być tylko sługą. Chłopcy nie wiecie, co mówicie. Więc na tej drodze krzyżowej, pamiętajcie, czekacie wiele potwarzy, kpin i bólu, czyli na drodze intronizacji. Na drodze bycia rycerzem sta króla. Czekać na niej pogarda i porzucenie, bo idziesz ze mną, a ja jestem skazańcem. Dzieci, fenomenalne słowa. Dwa razy przerabiałem drugie krzyżową w tamtym tygodniu, bo to są wypadkowe moje kontemplaty drugi krzyżowy, rozumiecie? I dzisiaj rano światło, coś, było to. Piętnaście, a to był, był 25, ale znalazłem. Byłem w Radzowie, znalazłem wszystko, co widziałem. Już teraz będę kupuje sobie zeszyt duży, mam rozważanie, jakie jest myśli, jakaś, pod literką sobie pisze, gdzie to jest, bo później w ostatniej chwili znajdź. Było to. Bo mi to całe kazanie ułożył, to światło i pokazał Pan Bóg. A dopiął mnie w radości w poniedziałek, kiedy powiedziano, że będzie 50 na dzisiaj oznak Ducha Świętego. Czekacie na tej drodze królewskiej, rycerz króla, pogarda i porzucenie, bo idziesz za mną, a ja jestem skazańcem. Stajesz się potępieniem w oczach ludzi, bo dzielisz ze mną mój los. Nie poddawaj się, jeśli jednak, nie poddawaj się, jednak, bo właśnie tak zdobyłem moje, moją koronę chwały. Szymon odprowadził mnie na Golgotę, ty odprowadź mnie na tron chwały. Dzieci, my prowadzimy Pana Józefa na tron chwały. Co to będzie za dzień, kiedy z Wami będę śpiewał Tedeum Laudamus? Może to być już 14 sierpnia. Ty poprowadź mnie na tron chwały. Musisz jednak pojąć, że droga na Golgotę i droga na tron to ta sama droga. Poprzez moje cierpienie i mój krzyż zdobyłem Królestwo Boże. Poprzez ofiarę zdobyłem mój cel. Teraz również zakróluję poprzez ofiarę. Niech to będzie Twoja ofiara. Nie rezygnuj z niej. Choć zdaje Ci się, że mnie nie ma przy Tobie. Jestem. Poga, pomagasz mi z własnej woli. Przyprowadziła Cię tu moja łaska. Dziś tu powinno być pięć tysięcy ludzi do rycerstwa. Pięć tysięcy Polaków powinno to być. Teraz nie poddawaj się. Pomagaj mi do końca. Towarzysząc mi na Golgotę, doprowadzisz mnie na szczyt chwały. Będę królem. Posłuchajcie biskupi polscy i kapłani, wszyscy blokarzy. Chrystus będzie królem polski. On już jest. Chodzi tylko o uznanie. Będę królem, bo na to zostałem posłany, abym przyniósł światu prawdę. Teraz waży się Twój los i los całego świata. To Twoja godzina, aby zająć miejsce Szymona z Sereny. Doszedłbym na Golgotę i bez Niego, ale wówczas nie mógłbyś mieć, nie mógłby mieć udziału w mojej chwale. Bóg mówi jasno, do Was wszystkich blokerzy, Królestwo moje jest postanowione i obejmę je z Tobą lub bez Ciebie. Pragnę jednak je zdobyć z Tobą i poprzez Ciebie. Oddaj mi swoje życie, a ja użyję go i wzniosę Królestwo, które pokona świat. Cieszę się. Wszyscy tu obecniście oddali już Bogu życie. Wy nawet nie zdajecie sprawy, jakie plan ma Bóg. Co jest w stanie Bóg, który jest wszechmogący dziś wymyśleć, choćby zwołać miliony mędków, nie są w stanie przewidzieć ruchu Boga. Że Francja płonie, że się biją na Ukrainie, dzieci tylko wkomponowane w ten cały mechanizm. Że chcą zrobić głód, zabrać wam pieniądze, Dzieci, niczym się nie przejmujcie. I bądźcie pewni, że żadne upadki, żadne zdrady, żadne kpiny, żadne szyderstwa nie powinny robić na Was wrażenia. Bóg to pięknie nazywa, to naturalne środowisko dla ofiary i drugi krzyża. Drogi pokorone? Jeżeli waszym wisikom i modlitwom towarzyszą te cierpienia, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze, choćby sama z droga zdawała się coraz trudniejsza. Nie rezygnujcie. Ona właśnie prowadzi was do celu. Więc się pytam Was. Czy waszej drodze bycia rycerzem towarzyszyły cierpienia? W rodzinie prześladowanie z ambony, sąsiedzi po kolei, w konfesjonale, komunici nie udzielają, policję wzywają, bo to wszystko na w Polsce już jest. Ręka do góry. Niech świat zobaczy, że tu się zgromadziło polskie, współczesne, duchowe męczeństwo. Ludzie, którzy są prześladowani przez swoich. Jak wróg usłyszy, że swoje leją księdza na tanka, no to co robi? Oni też włączają systemy. I to tak w kółeczko dzieci. Ale my już do tego tak przywykli, że możemy im informować, że macie zjawisko socjotechniczne rzucanie grochu o ścianę. Bo im więcej lejecie, tym więcej łask i tym więcej nas. Moi wybrani, w innym orędziu Bóg mówi: Nie płaczcie nade mną, ale podejmijcie pokutę za wasze miasta i narody. W 2015 roku to Bóg powiedział. W 2016 wydaliśmy książkę. Powiedział takie słowa. Czy byśmy to wtedy tak rozumieli, jak obecnie? Po całych, całej serii wykładów, konferencji, orędzi, które Bóg do nas posłał. Po siedmiu latach rozumiemy to już perfekcy perfekcyjnie. Podejmijcie pokutę za wasze miasta i narody. Znowu proszę pana Józia, aby przyjął kamerę, a was się pytam. Niech zobaczą internauci, że jest reszta, która jest gotowa na wszystko. Kto z was jest w pokucie narodowej, podnieście rękę. To jest ubiegłego roku czy z tego roku. Państwo, wielkie dzięki do Judzie, bo są nowi przygującie Nie mam do was żalu, ale jak już tu jesteście, to praktycznie jesteście nasi, czyli też jesteście w pokucie narodowej. To jest bardzo prosty mechanizm. Z kim przestajesz, takim się stajesz. A łaski przychodzą, bo przecież Bóg poprzez tę ofiarę, tej garski, udziela jej następnych, bo powiedział jasno, po co mi jesteście w po potrzebni w pokucie. Bo jest jeszcze grupa ludzi, która chce do mnie dojść, ale bez pomocy takiej pokuty kogoś innego nie nawróci się. Czyli zakładamy, że nasze szeregi będą rosnąć. I to bardzo raptownie w tym mechanizmie, że jest, to jest pokaźna grupa ludzi na świecie, która jak dostanie łaskę pokuty, wy, łaskę wyproszoną przez czyjąś pokutę, ona się nawróci. Dołączcie do mojej ofiary, podążając za mną moją krzyżową drogę. Pomóżcie mi dźwigać ten krzyż odpowiedzialności za losy świata. Osobiście Was też proszę, mówię o Ciebie: pomóżcie mi dźwigać ten krzyż odpowiedzialności, dzieci on jest przerażający. Kiedy człowiek ma już poznanie co to jest wieczność? Co to jest pokuta? Co nam grozi, jeśli wybuchnie wojna czy jakaś katastrofa? Jakie tu może być może cierpienia? Z Francji biją na alarm, bo piąt, piątą dobę się leją. Większość aresztowanych, wiecie, ile ma lat? 17. A jak się obudzą uśpieni, nie, jak oni obudzą uśpionych, to tylko jest pleru, preludium przedszkola cywilizacyjnego. Biją na alarm. Większość aresztowanych z ponad półtora tysiąca ma lat 17. Dawniej nasi ojcowie nie mieli problemów z 17 latkami, bo już siedzieli na koniu, szli na bitwę i to byli przeczesani równo. Jakie to było cudowne wychowanie? Miał 17 lat i jechał dwa tygodnie wierzchem pod Wiedeń. Później gonił turka, później turek go gonił, później przecholera, no i załatwiony. I leży w niedzicy. Jak chcecie to zobaczyć, leży jest chyba 8 albo 10 grobów polskich huzarów z pod Wiednia, w niedzicy na Spiżu przy kościele. Patrzę daty: 18 lat, 17. Pomóżcie mi dźwigać ten krzyż odpowiedzialności za losy świata. Ponaglam Was. W ten sposób wyrazicie, wywyższycie mnie i oddacie mi chwały, a świat zobaczy, że nie jestem sam. Dziękuję Wam, że jesteście. Bóg zapłać. Pan Jezus nie jest sam. I druga strona medalu, ksiądz Piotr nie jest sam. Jesteście takim oparciem, i wy w tej chwili niesiecie mnie w tym planie Bożym i w tym moim kapłaństwie. Bóg mówi: Są ze mną moi wybrani, którzy pójdą za swoim królem, choćby na krzyż. Nie zdradziliście krzyża. Ale nie myślcie, że cała, cały tłum rycerzy, który przyjął płaszczu, płaszczy, że nie zdradził. Ostatnio w Łodzi dwuletni wikary złamał ośmiu naszych rycerzy, kazał spalić płaszcze. Złożyli przysięgę. Ja ma komenduję. W innym miejscu jeden let, dwuletni wikary złamał Czech. Kazał spalić płaszcze, złożyć przysięgę wierności. Idzie to przygotowane przez ostatnie 15 lat pokolenie pampersiaków, którzy żną równo. Mówi o młodych kapłanach. Ale w godzinie pierwszej próby, wszyscy oni opuszczą Kościół. Oni wszyscy uciekną. Są ze mną moi wybrani. Którzy pójdą za swoim królem choćby na krzyż. Kiedy poświadczycie mojej godności, wiele oczy przejrzy i zapłacze z żalu nad własną nieczułością. Ponaglam Was, abyście nie przestali na płaczu i żalach, ale podjęli pokutę wraz ze mną. Wołam do wszystkich internautów, którzy mnie słuchają. Sprawa pokuty narodowej jest otwarta. Kwestia jest Twojej decyzji przyjechać tu i złożyć przysięgę, przyjąć inicjację, aby nadążyć za szybko uciekającą do przodu resztą, którą Bóg wybrał na tą decydującą bitwę. Przyjrzyjcie się dzisiaj dobrze cierpieniu Zbawiciela. Nauczmy się dziękować Mu za to. Że upadabnia nas do siebie. Że cierpienie jest naszym pokarmem. Nie ukrywaj się, oto obraz zwycięzcy. Będziesz zwyciężać razem ze mną, cierpiąc razem ze mną. Napis, który widnieje nad moją głową na krzyżu, zaprzecza temu, co oglądają ludzkie oczy. A jednak mówię prawdę jestem królem. Kiedy świat uznacie za niepotrzebny śmieć i prześmiewczo wypowie twoje imię, pamiętaj, że to imię zapisze się w niebie jako prawda, przed którą schyla się czoło. Naprawdę, dzieci przy stacji dwudziestej w niebie, pole po prawej stronie tronu Boga Ojca będzie czerwono. Wasze imię, jeśli wytrwacie, już jest zapisane w niebie, w godzinie Twojej śmierci, całe niebo skłoni przed Tobą głowę, bo to Bóg powiedział. Kiedy świat uzna Cię za niepotrzebny śmieć i prześmiewczo wypowie Twoje imię, pamiętaj, że to imię zapisze się w niebie jako prawda, przed którą schyla się czoło bo dziś nic nie znaczysz. Wykpiony, poniżony w godzinie śmierci aniołowie będą pochylali się przed Tobą, kiedy pójdziesz do nieba. Święty Antonik, zobaczysz, to uczyni. Święty Piotr. Męczeństwo rzymskie było ciężkie, ale to góra trzy dni. Nasze trwa już trzynaście lat. I dzieci... Nie zapowiada się, że tu podjedzie biskup jaka Raczej pociąg pancerny bijącymi wszystkimi możliwymi działami, jakie ma na sobie. Ale to już jest wpisane w ten etos. Szatan nie pozwoli ci zwyciężyć na ziemi, ale zwyciężysz moim sposobem. Kiedy on ogłosi swoje zwycięstwo, wtedy ja ogłoszę jego koniec. Oni budują już to, ten moment ogłoszenia zwycięstwa nad Kościołem. W Sejmie Polskim jest projekt SLD, ustawy, żeby ograniczyć w Polsce spowiedź do 16 roku życia. Dzieci, to, pójdzie, to, to już będzie lawina. Całe dewiacje związane z gender. To jest tak ograniczenie, ograniczenie słowa kapłanów, sądy, bo nie tylko ja jestem w Polsce sądzony, tych kapłanów jest coraz więcej. Za słowo. I w pewnym momencie oni zamkną klamrę i powiedzą ludziom, jesteście nareszcie wolni, żaden katolicki klech jakieś słowa nie ograniczają. Rób ta, co chce ta. W tym momencie Bóg ogłosi ich koniec. Bo oni coraz bardziej za, za metodą prawa zamykają przestrzeń działania Kościoła. Robią to z wielkim rozmachem. Chcę być ogłoszony królem we wszystkich narodach. Informuje wszystkie narody świata, że Bóg chce być ogłoszony królem we wszystkich narodach. Chcę mówi Bóg, aby Polska wybrała mnie jako pierwsza, aby uznała moje prawo nad sobą i uznała się za moją własność. Gonią teraz przywódców Konfederacji Mediano, bo zrobili je, Konfederacja Ongi zrobiła mały akt, tak zwaną Konfederację Gieczwałcką, było to jedno spotkanie, mieli biskupa, ogłosili tam w tej akcie konfederacji, jest, że Polska musi uznać Jezusa za króla. No i teraz media to wyciągają i dzieci wrzeszczą. Co to znaczy? Że są narzędziem intronizacyjnym. Politycy konfederacji nie umieją dobrze wypić tę łaskę, którą dostają przez media zamiast jasno się określić, a lawirują, to było tak, a to było poza nami, a to zrobił Braun, a to zrobił biskup Andrzej, a to tamto, to było nieświadome, głupki, macie na tacy złoto. Bóg jasno mówi, chcę, aby Polska wybrała mnie pierwsza i aby uznała moje prawo nad sobą. Co to znaczy? Dekalog będzie normą polskiego prawa. Wszystko, co się nie będzie mieściło. Oto w tej książeczce z aktualną Bożą interpretacją, nie będzie na Ziemi Polskiej obowiązywało. Pan wie, rozumiecie o co Bóg chodzi? Oto mamy w ręku kodyfikację prawa, prawa polskiego. Pan Bóg dał to na Ziemi Polskiej. Dziesięć przykazań Bożych. Nazwał to wczoraj. Aktualna interpretacja. Do tej książeczki będziemy dostosowywali dzieci wszystkie ustawy. Chcę, aby Polska wybrała mnie jako pierwsza, aby uznała moje prawo nad sobą i uznała się za moją własność. Chcę, aby naród modlił się o łaskę, tę łaskę, aby jednoczył się ponad swoimi nieistotnymi podziałami dla większego dobra wszystkich ludzi, dla łaski intronizacji, poprzez którą chcę przemienić oblicze świata. Zapisz. Świat oddala się ode mnie, ale, bezem, ale, to, ale to bez znaczenia, że się oddalają, że piszą, wygadują, gonią, to nie ma znaczenia. Jeśli przyjmie moją wolę, nie odtrącę go. Jestem gotów przebaczyć i zapomnieć wasze grzechy, ale musicie zdobyć na odwagę przyjęcia mojej woli i uznania mojego panowania przez intronizację narodową. Mija już dwa i pół miesiąca, Ważenia się losów polskich. 15 kwietnia wam ogłosiłem, kiedy Bóg dał znaki, dał słowo: Nad Polską zawisła godzina wołu. Nauczczenie potęgi Trójcy Przenajświęczej, zmagając się z Panem Bogiem. naznaczyłem Panu Bogu jakby cztery miesiące. Trzy na kwale Trójcy, czwarty na Matkę Bożą. I termin ogłoszenia tego wydarzenia, czyli już finalizacja, ustaliłem 14 sierpnia na upamiętnienie uroczystości Matki Bożej Królowej Polski w niebowziętej, tej, która tego dnia po południu zaczęła wyganiać ruskich spod Warszawy. Przypominam, Mieli takie przyspieszenie, że wykonywali bieg do 70 kilometrów. Były oddziały, które leciały po 40 kilometrów. Zostawili działa, pistolety, wagony, pociągi. Nic nie brali. Konie, wozy, wszystko leżało pod Warszawą. Lecieli pod, od 40 do 70 kilometrów bez zatrzymania się. Dzieci morzebne to bo Niemcy w czasie II wojny światowej tak narkotyzowali armię i naród, wymyślili taką chemiczną tabletkę, że żołnierz niemiecki na froncie nie spał pięć dni, pięć nocy chodził i nie był zmęczony. Bo to dopiero w szczególnie nie mogli tego pojąć Anglicy i Francuzi, kiedy uciekali przed nimi. Jak to jest możliwe, że oni non-stop idą. Nasi padają, po, po, po nocy śpią, a ci idą non-stop, idą non-stop. Byli faszerowani. Dziś wiemy, chemicznymi narkotykami. Cały naród. Mod działania jednej tabletki do pięciu dni. Jak on potrafił na froncie, jest Niemiec, robili, jak uciekali ze wschodu, robili most z ludzi, stali w wodzie po kilka godzin, jest wiosna, roztopy i dzieci uciekali i nic się nie działało. Musimy wymodlić tę łaskę. Aby Polska dokonała tej, tej intronizacji. Nie patrzcie na skutki, nie oceniajcie ludzi. Zostawmy to. Walczymy poprzez modlitwę to, co nam Bóg pokazał. Oni się później wszyscy nawrócą, kapujecie? Budowa seminarium, budowa pomnika ocalenia wdzięczności to będzie kwestia dwóch lat. Jak tu przyjedzie milion, to żaden urzędnik suły do mnie nie dotrze. Rozumiecie, no bo nie przejdzie przez tłum. My niko nie będziemy pamiętać w tej, tej godzinie pytać, mamy plany, ruszamy. Gdzie nie przejdą, nie będą w stanie. Pomyśl, jak przyjedzie tych ocalonych milion. Żaden policjant, żaden urzędnik tu nie dotrze. Część będzie budowała, a część rozbije namioty będzie czatowała. Oni wszyscy dostaną łaskę. Pomyślcie, jakie przestrzenie łaski są zamrożone przez upartość naszych przełożonych. 90 lat, niezmarnowana zmarnowana nad Ziemią Polską ta łaska. Zapisz, że świat oddala się ode mnie, ale to bez znaczenia. Jeśli przyjmie moją wolę, nie odtrącę go. Jestem gotów przebaczyć i zapomnieć wszystkie wasze grzechy, ale musicie zdobyć się na odwagę przyjęcia mojej woli i uznania mojego panowania przez intronizację narodową. Wtedy oddacie mi swoją wolność, a wyrwiecie ją z rąk ludzkich wrogich mojej łasce. Sam Bóg stanie się wówczas waszym obrońcą. I rozstawi swoje wojsko wokół naszych granic. Nie lękajcie się. Kiedy w 2016 roku była w Krakowie tak zwana, nazwam to, mała intronizacja w łagiewnika na zakończenie 1050 lat rocznicy Chrztu Polski, za parę dni szedł wyż z Rosji nad Ziemią Polską. Pokazali mi mapę meteorologiczną. Centrum tego wywyżu było minus 50. U nas jeszcze wszystko było zielone i na Bugu ten niż pcha się na Polskę. Logicznie on przechodzi Bóg. Zatrzymał się na Bugu, i w linii prostej na granicy wschodniej stanęła ta lawina mrozu. Kapujecie? To jest wbrew prawu fizyki. Ona do Polski nie weszła. Na własne oczy widziałem. Tę mapę meteorologiczną w formie przesuwania się, pokaza nieprawdopodobne dzieci. Bóg mówi o takich przestrzeniach cudu i takiej obronie. Sam Bóg stanie się wówczas waszym obrońcą i rozstawi swoje wojsko wokół waszych granic. Mówię do Was, Polacy, tego dnia. Uroczystość krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie lękajcie się. Przynoszę Wam wyzwolenie. Panie Prezydencie Andrzeju, nie lękaj się Jezusa Króla. Panie Prezydencie Andrzeju, nie lękaj się Bożej Miłości. Choć cię atakują, choć na ciebie tyle rzeczy gadają w internecie, bronisz się audycjami, różne rzeczy, to w ogóle nie ma wpływu na twój los ani przyszłość. Błagam cię, panie prezydencie Andrzeju, nie lękaj się. Chrystus Król przyniesie Polsce wyzwolenie i uratuje twoją rodzinę. Amen.